Wojciech Emaro, największy polski restaurator, postanowił wnieść swoje usługi na wyższy poziom. Jego słynna na całym świecie restauracja zostanie przeniesiona do bezpośredniego sąsiedztwa Sejm i Senatu. Czy politycy skuszą się na oferowane przez niego wykwintne dania? Wojciech Emaro od wielu lat pracuje na swoją markę. Autor książek, szef kuchni i właściciel jedynej w Polsce restauracji nagrodzonej gwiazdką Michelin zasłynął nie tylko za sprawą wiedzy o kuchni i prowadzenia uznanego przedsiębiorstwa. Restaurator już 5 lat temu pojawił się w telewizji, gdzie kieruje jury hitowego programu telewizji Polsat Top Chef. Między 2014 rokiem a 2016 rokiem prowadził także polską wersję Hell's Kitchen, gdzie wcielał się w Gordona Ramsaya, cieszącego się ogromną sławą szkockiego szefa kuchni. Teraz gwiazdor postanowił zaszokować po raz kolejny. W rozmowie z mediami poinformował, że jego atelier Emaro zostanie przeniesione do nowej lokalizacji. Prawdopodobnie będzie karmił polityków z pobliskiego kompleksu Sejmu RP. Wojciech Emaro przenosi restaurację. Atelier Emaro została założona w 2011 roku i mieści się przy warszawskiej ulicy Agrykola w pobliżu Zamku Ujazdowskiego. Restauracja jest pierwszą w Polsce, która otrzymała gwiazdkę Michelin, prestiżowe odznaczenie respektowane na całym świecie i przyznawane najlepszym z najlepszych jadłodajni. Kulinarne przedsiębiorstwo Emaro uzyskało ją w 2013 roku i przez następne 3 lata pozostawało przy niej. Niedawno najsłynniejszy polski szef kuchni postanowił przenieść swoją restaurację w lepsze miejsce. Emaro wybrał plac Trzech Krzyży i świeżo odnowiony kompleks IFAS. Budynek znajduje się w bliskim sąsiedztwie Sejmu, Senatu i Kancelarii Prezydenta RP. Nasi goście przywiązują ogromną uwagę do doświadczenia, jakim jest wizyta w atelier Emaro, dlatego zależało nam na wzniesieniu go na całkowicie nowy poziom. Wybraliśmy etosa oraz sam plac Trzech Krzyży ze względu na efektowne połączenie prestiżowej lokalizacji z intymną i kameralną atmosferą, jaką jednocześnie zapewnia ta nowa lokalizacja, zdradził restaurator. Nie wszystkim spodoba się nowa lokalizacja. Nowa siedziba atelier Emaro jest szansą na rozwój, lepszą rozpoznawalność i wzmożony ruch. Bliskość budynków rządowych powoduje również, że posłowie i posłanki, którzy tak lubią szastać pieniędzmi, skuszą się na wizytę w przerwie obiadowej. W obliczu spalenia ich ulubionych ekskluzywnych restauracji Amber Room i Sowa i Przyjaciele w toku afery podsłuchowej być może skuszą się na ofertę Wojciecha Emaro. Czy karmienie polityków wyjdzie restauratorowi na dobre? Zobaczymy. Wojtek, masz przechlapane albo zlikwiduj wszystkie przewody, bo ci zrobią kipisz, szukając pluskiew, pisze przejęty losem gwiazdora internauta.